Na miejsce tymczasowego pobytu uchodźców z Ukrainy została zaadaptowana sala gimnastyczna Miejskiego Centrum Kultury i Sportu przy Alei Piłsudskiego 88. Trzeba przyznać, że jest bardzo dobrze przygotowana na przyjęcie uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Na uchodźców czekać będzie 14 oddzielonych od siebie pomieszczeń, w których znajdują się po 2 łóżka dla osób dorosłych oraz 1 dla dziecka. Każde pomieszczenie ma również podłączony prąd oraz indywidualne światło. Na przybyłych Ukraińców czekać będzie także wspólna strefa, w której będą mogli razem spędzić czas, zjeść posiłek czy obejrzeć telewizję. Ponadto dostępne są 2 komputery, drukarka oraz Wi-Fi. Zapewniony jest również cały sanitariat i produkty pierwszej potrzeby. Na najmłodszych czekać będzie także kącik do zabaw, aby mogły jak najlepiej znieść nowe okoliczności, które je spotkały i których nie do końca rozumieją. Kilkanaście osób, na które nadal czekają pracownicy MCKiS-u, będzie miało zagwarantowane bardzo dobre warunki pobytu tymczasowego.